1792 roku manifest Konfederacji do obalenia reform Sejmu Wielkiego i przywrócenia dawnego ustroju i bezsilności Polski. Wydarzenie to spowodowało wybuch wojny polsko-rosyjskiej razem z Konstytucją Amerykańską z 1787 roku i Konstytucją Rewolucyjnej Francji z września 1791 roku. Historiografia światowa uznała te trzy dzieła za latarnie ideowe epoki oświecenia. Fakt ten podkreślany. Oddajmy więc należyty hołd jej autorom, składając wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 maja.